Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Sonic the Hedgehog CD. Tak jest, moi kochani. W końcu po długim dosyć czasie, tak jak już kiedyś gdzieś tam zapowiadałem, robimy sobie odświeżony let's play Sonica the Hedgehog CD, który już na moim kanale jest ogrywany, żeby was nie skłamać, trzeci albo czwarty raz. I to tylko i wyłącznie dlatego, że za pierwszym razem był to nieoficjalny let's play z tej otóż gry, który był let's playowany z wersji amerykańskiej, a teraz robimy sobie let's play z wersji europejsko-japońskiej, no bo mamy w końcu soundtrack europejsko-japoński, ponieważ ten sam soundtrack leci i w Europie, i w Japonii. Dobra, to jest nasz title screen, wciskamy sobie oczywiście start. Myślę, że nie ma tutaj żadnych tajemnic. No i co? Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Oczywiście, że tak. Tutaj oczywiście, ponieważ jest to wersja z 2011 roku, czy tam z 12 bodajże. W każdym razie jest to odświeżona wersja Sonica the Hedgehog CD, która została stworzona przez Christiana Whitehead, który również jest odpowiedzialny za Sonica 1 i 2 na Androida, co warto też oczywiście wspomnieć. No i jest to wersja, która została właśnie w 2012 albo 2013 roku wrzucona na Steama, PlayStation 3 oraz Xboxa 360. I tutaj macie krótki podgląd na trofea, tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak dane trofki zdobyłem, no to możecie sobie oczywiście zapauzować. Ja tutaj nie będę jakby za bardzo się tutaj rozgadywał na ten temat. Mamy tutaj dwa soundtracki do wyboru. Mamy tutaj oczywiście europejsko-japoński, który obecnie leci, oraz mamy amerykański, który szczerze powiedziawszy jest zrobiony na styl Sonica Sat IM, aczkolwiek ja osobiście preferuję japońsko-europejski. Kiedyś byłem zwolennikiem amerykańskiego, ale nie będę tego ukrywał, amerykański mi mocno zbrzydł. W sensie jest fajny, ale nie będę tutaj za bardzo... Nie będę tutaj oczywiście za bardzo się rozwodził, ponieważ czemu by nie. Dobra, moi kochani, nadszedł czas na stworzenie sobie nowej gry. Jak widzicie, tutaj troszeczkę już sobie grałem, to jest chyba... Będzie czwarty save z rzędu, więc sobie na razie skasujmy jeden z nich. To jest dokładnie ten, ponieważ tutaj tak czy siak nie robiłem 100%. No i co? Rozpocznijmy sobie gierkę. Jak widzicie, wersja 2011 roku ma możliwość zagrania Tailsem. I jest to tylko i wyłącznie ekskluzywnie dla wersji PS3, Steamowej oraz Xboxowo 360-kowej, dlatego że Tails normalnie w Sonicu CD się nie pojawił. W wersji na Mega CD oczywiście, a Mega CD to jest ta pierwotna wersja. Dobra, let's go to this shit i lecimy z Coxem. No i mamy tutaj jakby intro, które widzimy właśnie teraz, w tym momencie, gdzie Sonic sobie biegnie i w tle leci sobie muzyczka. Oczywiście dlaczego mówię w trakcie tej cutscenki, ponieważ jest to nie ma cutscenka i ona przedstawia nam między innymi fabułę tej gry. Otóż co roku na niebie nad Neverlake pojawia się Little Planet, lub na polskie Mała Planeta. I na tej planecie znajduje się 7 mistycznych kamieni pozwalających na podróże w czasie, które zostały nazwane oczywiście Time Stones, no bo to w języku angielskim, czyż nie? Gdy doktor Robotnik dowiaduje się o kamieniach na i małej planecie, no to postanawia je zdobyć oraz zrobotyzować planetę, więc Sonic, dowiedziawszy się o niecnych planach złego doktora Robotnika, postanawia wyruszyć na przygodę i skopać mu 4 litery po raz kolejny. Warto też wspomnieć o tym, że Sonic CD był produkowany w tym samym czasie co Sonic 2, z malutkim twistem. Mianowicie Yuji Naka z jego zespołem wyjechali do Ameryki, by tworzyć już wcześniej wspomnianego Sonica 2, a Naoto Oshima został w Japonii, tworząc Sonica CD, albo Sonica the Hedgehog CD, jeżeli chcemy być tacy stuprocentowo oficjalni. Tak więc to by było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o taki mały twist, taką małą ciekawostkę. No i teraz po tej cutscence, która w zasadzie już się kończy, będziemy mogli przejść do rozgrywki. Tak jest, moi kochani.
Witam was bardzo serdecznie w Palm Tree Panic, czyli w takiej troszeczkę innej wersji Green Hill Zone. Bo oczywiście, tak, to jest troszeczkę inna wersja Green Hill. W ogóle ciekawostka, odnośnie tego intra, które było przed chwilą, to w wersji na Mega CD wygląda ono tak. Okej, może nie jest ono najpiękniejsze i tak dalej, aczkolwiek trzeba przyznać jedno. Jako tako jest to intro i jakby to można powiedzieć, wymagania sprzętowe. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Ale dobra, jak widzicie, jest to model Sonika z Sonika 1 żywo wzięty. Tak, to nie jest żaden model z Sonika 2 ani 3. To jest dosłownie ten sam model, który był w Soniku 1. Co warto też wspomnieć, bo według linii kanonicznej niektórzy uważają, że ta gierka właśnie dzieje się między Sonikiem 2 a 3, a jeszcze inni wplątują ją między Sonika 1 a 2. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o wplątanie Sonika CD, to oba te kanony mają jakiś tam sens, moim zdaniem. Czyli ta gra może i równie dobrze się dziać między Sonikiem 1 a 2, ale równie dobrze może się dziać między Sonikiem 2 a 3. Nie można tej grze tego odmówić. Oczywiście standardowo, żeby zdobyć te wszystkie Time Stones, wypada zebrać 50 pierścieni i wskoczyć do jednego ogromnego pierścienia, tak jak to było w Soniku 1. I mam zamiar coś takiego również zrobić. Ale spokojnie, na to przyjdzie czas. Więc, Sonic w tej grze ma nowy ruch. Poza oczywiście standardowym skakaniem i tak dalej, jest jeszcze coś takiego. Kiedy weźmiemy sobie D-pada, a raczej strzałkę D-padową do góry i X, no to Sonic robi właśnie coś takiego. Ta nowa mechanika to jest Super Pillout, czyli po prostu to, co zresztą widzicie teraz. Nie wiem, jak to mogę inaczej wytłumaczyć. No po prostu Sonic się zaczyna, tak wiecie, rozpędzać i wychodzi, co wychodzi. No. A teraz jesteśmy w future, a raczej w złej przeszłości, bo obecnie to jest bad future. Ogólnie, żeby zdobyć dobre zakończenie w tej gierce, no to musimy zbierać nie tyle co Time Stones, co jeszcze przy okazji powinniśmy niszczyć klatki Metal Sonika. Tak? To są... nie. Generatory Metal Sonika i po prostu cybernetyczne klatki. Oczywiście, jeżeli chcecie być takimi osobami jak ja, które wolą robić 100% na zasadzie hej, ja tutaj sobie zrobię coś takiego, że po prostu zbiorę Time Stones, no to możecie robić właśnie tak jak ja. Czyli po prostu tylko i wyłącznie Time Stones zbierać. I oczywiście, jak sami zresztą słyszycie, soundtrack troszeczkę też uległ zmianie, ponieważ jesteśmy w Bad Future. Czyli jesteśmy w złej przyszłości, przez co soundtrack nie będzie taki wesolutki jak na początku. Oczywiście pod koniec, jakby to można powiedzieć, Palm Tree Panic, zrobimy coś takiego, że dam wam krótkie zestawienie wszystkich soundtracków, jakby brzmiały, czy to w wersji past, czy to w wersji Good Future. Ale mam nadzieję, że Good Future nie będę musiał wam pokazywać, tylko po prostu będziecie już widzieli, że jest to Good Future. Ale dobra, czas na ciekawostki dotyczące Palm Tree Panic. Początkowo poziom nosił nazwę Salad Plain, co na polskie daje sałatkowe coś. nie pamiętam, co to dokładnie było. Pod koniec aktu pierwszego w teraźniejszości na gracza będzie czekała pewna postać. To jest też taka mała ciekawostka, i która przytuli się do Sonika i dzięki temu, jak ona się przytuli, to dostaniemy trofkę. To trzeba sobie oczywiście napomknąć. Okej, już właśnie do was wróciłem, jak widzieliście przed chwilą, ponieważ coś mi się z tamtym nagraniem troszeczkę sypało, czyli dokładnie przerwało się w jakimś dziwnym, bliżej mi nieznanym momencie, ale mieliście możliwość posłuchania sobie chociaż chwilę soundtracku z Bad Future. No, a teraz jesteśmy sobie w past, czyli w zasadzie w przyszłości. No, raczej w przeszłości w sumie, tak? Past to była przeszłość chyba, o ile dobrze pamiętam. A jeżeli nie, no to tutaj oczywiście będzie mała poprawka co do tego, co przed chwilą powiedziałem. No i dobra, kontynuując dalej z ciekawostkami, no to muzyka z teraźniejszej linii czasowej, no to została oczywiście użyta również w Soniku i Sega All Stars Racing oraz Sonic Generations. W sensie jest to muzyka do odblokowania oczywiście. Możemy sobie tą muzyczkę normalnie odblokować w tych dwóch grach, o których przed chwilą wspominałem.
No i co? Muzyka ze złej przyszłości z kolei została użyta do... Jest użyta jako jeden z motywów walki z bossem w grze Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. No i oczywiście jeżeli ogarniemy sobie debug mode, no to będziemy mieli dostęp do trzech nieużywanych pierścieni, tak. Trzech używanych monitorów, z czego dwa to będą dodatkowe życia. Jeden to będzie monitor z literką S dający nietykalność, no i buty szybkości. Oraz monitor z zegarem, który zamraża czas. I obiekty na kilka sekund. To takie w sumie są nieużywane itemy. Ale warto o nich wspomnieć. O, i mamy tutaj hologram Metal Sonica, ale na razie się nim nie interesujemy. Tak dosłownie i w przenośni się na razie nim nie interesujemy, ponieważ coś innego teraz szukam. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki o Palm Tree Panic. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wspomniałem wam o tych rzeczach, ponieważ chcę, żeby ten let's play wyglądał o wiele lepiej, plus wiem, że ja jestem w stanie lepiej zrobić let's play, poza tym jest lepsza jakość audio, no i generalnie wydaje mi się, że wszystko bardziej idzie na plus, tak więc mam nadzieję, że wam się oczywiście spodoba ten odświeżony let's play z Sonica CD. Dlaczego się nie interesuję Metal Sonicem? Dlatego, że na razie jest mi on zbędny. Czemu, pewnie się zapytacie? Otóż z tej serii, znaczy z tej gry mam zamiar zrobić dwa let's play'e. Tak, nie przysłyszeliście się, dwa. Ponieważ będę chciał jeszcze zrobić kampanię Tailsa. I w kampanii Tailsa zrobimy sobie coś takiego, że będę skupiał się na wszystkich hologramach Metal Sonica. Bo czemu nie? Nie mam co z czasem robić, no to coś takiego chcę zrobić. A teraz wypadałoby tam do góry się jakoś dostać. Bo wiem, że tutaj gdzieś u góry był ten, była kapsuła. Tak jest, jest u góry. Doskonale, dobrze pamiętałem. Dobrze. No. Ale halo, halo. Aha, dobra. Czyli nie ma tej postaci. Okej, okay. Ponieważ co jest zabawne, to to, że tutaj byłaby postać, która by się do nas przytuliła. Dokładnie to byłaby Amy Rose. Aczkolwiek ona chyba nie pojawia się w past, tylko w teraźniejszości. Tak więc, sorry, niestety pomyliłem się. Okej, okay. Zdarza się nawet najlepszym. Ale jeżeli chcecie lub jesteście ciekawi, jak to wygląda, no to polecam wam obczaić sobie ten klip. O, i oto Amy. Tak, to ona. I zostałem trofeum, jej! No, a teraz jesteśmy w special stage'u, który polega na tym, że będziemy musieli, jak sami zresztą widzicie, unicestwić te wszystkie UFO. I jak unicestwiemy te wszystkie UFO przed upływem czasu, no to oczywiście zdobywamy Time Stones. A raczej Time Stone'a, albo Kamień Czasu na polskie. Jak już mamy po polsku robić let's play, to prowadźmy ten let's play po polsku. Oczywiście, że tak. No i mamy pierwszy timestone, oczywiście jest to kolor zielony. I ciekawostka dotycząca gry. Otóż w wersji na Mega CD, czyli tej pierwotnej wersji, problem był w tych special stage'ach z płynnością. One dosłownie się lagowały i miały spadki FPS-ów. Oczywiście w odświeżonej wersji stworzonej przez Christiana Whitehead coś takiego nie ma miejsca. Czyli mamy po prostu sobie swobodne przejście, nawet mogę zaryzykować, że bezproblemowe przejście, tak więc... Czy jest na co narzekać? Uważam, że nie. No i teraz zabieramy się za Palm Tree Panic Act 2. I bardzo szanuję soundtrack w tej otóż gierce, zwłaszcza z Palm Tree Panic, bo Palm Tree Panic moim zdaniem ma bardzo dobry soundtrack. I nie można tego niestety powiedzieć. W sensie nie można niczego złego według mnie powiedzieć. Uważam, że jest to bardzo dobry soundtrack. Ja przynajmniej nie mam powodu do narzekania. O, i zdymałem. Aczkolwiek ja jestem w stanie to sobie nadrobić. I ja to mam zamiar zrobić, tak więc poczekajcie sekundkę. Ja sobie zaraz znajdę tutaj monitorek z pastem i zaraz będziemy mogli przenieść się. Z tego co pamiętam, on chyba gdzieś tutaj był. Ale mogę się też i mylić.
Dokładnie, tutaj był. Okej. Czyli widzicie, dobrze pamiętałem, jak mniej więcej sobie jakiś czas temu grałem. Bo tak, można by powiedzieć, że już od dawna się przygotowałem na takie V3, V... coś tam z Sonic CD. Bo po prostu chciałem, czułem się zobowiązany, żeby coś takiego zrobić i tyle w temacie. Myślę, że nie ma co się za bardzo tutaj... nie ma za bardzo co tutaj drążyć tematu. Ale przyznam, że lekko się stresuję, ponieważ chciałbym, żeby ten let's play w miarę wypadł. I chyba nie to chciałem zrobić, tak mi się wydaje. No, chyba zdecydowanie nie to chciałem zrobić. No i nie chciałem też future zbierać. Fuck this. Gdzie tu jest past? Gdzie tu jest pasta do zębów? O, jest. Dobra. No i subcio. Przenieśliśmy się po raz kolejny do past, więc teraz będziemy mogli zniszczyć kolejny generatorek. A dlaczego chcę niszczyć te generatorki? No bo kurczę, fajnie byłoby te poziomy w paście zrobić, co nie? W sensie chodzi mi o to, że może... O, dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. I cieszę się, że tutaj się oboje zgodziliśmy ze sobą. Moi kochani, dobra, mamy tutaj nietykalność, więc let's do this shit, lecimy przed siebie, po prostu, bez żadnego zająknięcia. W ogóle pewnie jesteście ciekawi, jak ja poznałem Sonica The Hedgehog CD. Otóż Sonica The Hedgehog CD poznałem bardzo dawno temu, kiedy grałem sobie na PS2 w kolekcji Sonic Gems Collection. No i oczywiście ta gierka również występowała, tylko w swojej pierwotnej wersji, czyli w wersji z Mega CD. I muszę przyznać, że gierka jak na pierwszy rzut bardzo mnie zainteresowała. Mogę nawet powiedzieć wprost, że bardzo ją lubię i to, nie licząc Sonica trójki, to jest jeden z moich ulubionych Soników. No, to mogę powiedzieć wprost, że to jest jeden z moich ulubionych Soników. Ogólnie bardzo w tej gierce lubię, przede wszystkim mówię, no, soundtrack, level design, ponieważ nie jest zły. Fabuła tej gierki też moim zdaniem nie jest jakaś z kolei zła, to jest po prostu taka... No, jakbyś grał po prostu w inną grę Sonica, tyle. Nie ma tutaj co za dużo do wypowiadania się. Po prostu jest to inna trochę fabuła od pozostałych. No ale czy jest gorsza? Może troszeczkę, ale nie powiedziałbym, że jest jakoś, nie wiem, gorsza. Taka, wiecie, że jest jakaś taka gówniana i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Ogólnie też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o nazwy poziomów. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie nazwy poziomów są potocznie zwane jako aliteracje. Jeżeli nie wiecie, co to jest aliteracja, to tutaj wam wkleję jakby definicję. Ogólnie jest to też pierwsza gra z serii dostępna na PC za sprawą wydania z 1996 roku. Jest to oczywiście również pierwsza gra, która umożliwia zapisanie rozgrywki. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki główne, nie licząc ciekawostki, jeżeli chodzi o ciekawostki poziomowe, bo ja na przykład mam coś takiego, że ja rozróżniam te dwie ciekawostki, czyli po prostu jeżeli trzeba wspomnieć o ciekawostkach poziomowych, to mówię o ciekawostkach poziomowych, a jeżeli chodzi o takie główne ciekawostki, no to właśnie mówię coś takiego. No i ponieważ niszczyliśmy wszystkie generatory, no to teraz mamy właśnie Good Future w Palm Tripanic. No i to był właśnie Doktor Robotnik w swojej tam... w swoim robociku, no ale okazuje się, że no, dał dupy po całości. I tyle w temacie. A ja dzięki temu dostaję się do następnego aktu. Do następnego zona. No i teraz między innymi macie przedstawienie Desert Dazzle, jak ten zone oficjalnie się prezentował pomiędzy Collision Chaos a Palm Tree Panic. Jak widzicie, jest to zone, który jest pełen piasku, czyli mamy tutaj klimaty pustynne. I warto też wspomnieć, że Desert Dazzle to był jednak zone, który był inspiracją w tworzeniu Mirage Saloon w Sonic Mania. Co jest dosyć ciekawą sprawą i jest to nawet potwierdzone przez samego Christiana Whitehead. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani samym tym poziomem, to możecie do tego poziomu, z tego co wiem, dostać się w debug modzie.
I jeżeli jesteście ciekawi całego tego poziomu, to polecam wam sobie obczaić opis, ponieważ w opisie umieszczę link do pełnego gameplayu z tego oto poziomu. A teraz wróćmy na antenę. Warto też wspomnieć, że w grze znajduje się 5 ukrytych obrazków dostępnych po wpisaniu kodów w sound teście. Pierwszy z nich to jest Tails stojący przy samochodzie z napisem See you next game, FM40PCM12DA11. Sonic stylizowany na Batmana na tle zachmurzonego nocnego nieba, FM42PCM04DA21. Sonic, Metal Sonic i Dr. Robotnik stylizowani na muzyczną bandę The Fastest DJ, FM42PCM03DA01. Mały Sonic z dużymi oczami i napisem po japońsku FM44PCM11DA09. Ekran z tłem pełnym małych Soników z ludzkimi twarzami wraz z napisem po japońsku Zabawa jest nieskończona Sega Enterprises Magin, FM46PCM12DA25. Ekran stał się źródłem kontrowersji ze względu na dosyć mroczny klimat, który dodaje amerykańska ścieżka dźwiękowa oraz fakt, że podpis można przetłumaczyć jako demon. W rzeczywistości jest to podpis jednego z twórców, Masato Nishimury, a sam ekran jest ochroną antypiracką.